Wyciągnęłam dzisiaj teleskop ze względu na to, że pojawia się dużo różnych doniesień na temat dziwnych obiektów na niebie. I dziś wieczorem będziemy z profesorem weryfikować, może nam się uda nacelować machiny na coś, co bardzo jasno świeci na niebie. Niektórzy mówią, że to drony latające jakieś, inni, że Wenus, jeszcze inni, że jakiś inny obiekt, który zmienia kształt z okrągłego na kształt dysku. Zobaczymy, co to jest. Spróbujemy podłączyć do tego aparat, porobić zdjęcia. A przy okazji, patrzcie, jakie dzisiaj jest piękne niebo. Strasznie wieje nad puszczą. Chmurki, żadnych smug. Gdyby nie ten wiatr, byłby bardzo piękny dzień. Chyba wejdę do komórki. Na streszek ten wiatr przeszkadza. O! Co wisi w komórce? Suszone liście katalpy, które są bardzo poszukiwane, nie wiem, czy wiecie. Wpływają doskonale na masę mięśniową. Szczególnie przez kulturystów są bardzo doceniane. A również doskonale katalpa działa na połączenia nerwowe. Więc jeżeli ktoś ma problemy z pamięcią, jakieś początki demencji czy coś takiego, to polecam herbatki z katalpy, mogą być ze świeżych liści również. Stanowisko profesora, który obserwuje przez okno. Kiedy wracam z pracy, żeby szybciutko lecieć i włączyć czajnik na kawkę albo herbatkę. Cały ten jest obsrany przez ptaki, co prawda, ale będzie lepiej. Widać. Na wsi spokój i cisza, każdy siedzi w domu. Nie ma żadnych sąsiedzkich spotkań, kawek, herbatek. Każdy wychodzi tylko do sklepu, szczególnie ci, co mają małe dzieci. No i ciekawa sytuacja dzisiaj oczywiście. Nagle zabrakło wody w kranie. Bez uprzedzenia, bez jakiejś informacji, bo zazwyczaj wiszą jakieś karteczki lub informacje u sołtysa, że tego i tego dnia przewidywany jest brak w dostawie wody od tej i od tej godziny, więc każdy może się przygotować, nalać sobie ile potrzeba. No i oczywiście już kiedyś mówiłam, na wsi w tej chwili są 3 studnie, bo ludzie nowocześni pozasypywali i obsadzili chojakami. U nas jest studnia z czystą wodą, więc już od rana dzwonią sąsiedzi, czy w razie czego można przyjść, czy jestem w domu, czy można przyjść i wziąć wody. Widzicie, ludzie, jak to jest? Wieś. Nie wiem, ile u nas jest numerów. Chyba 30. Chyba 32 albo coś takiego. Malutka wieś. Kiedyś w każdym, o tu jest sąsiad naprzeciwko, on też ma studnię, bo ma zwierzęta. A zwierzęta wolą pić wodę ze studni, jak wiadomo. No piękne chmury nad puszczą. Podobno zakaz do wejścia do lasu jest. U nas jeszcze tego nikt nie przestrzega i normalnie się wchodzi do lasu. Chociaż nie chce się tam wchodzić, bo tyle śmieci leży wszędzie. I szkoda, że zakazy wprowadzają, bo gdyby tak każdy, kto nie idzie z dzieckiem na plac zabaw, tylko wchodzi do lasu, wziął ze sobą torbę na śmieci i troszkę pozbierał tego, co tam inni narzucali, to mielibyśmy bardzo czyste lasy. Byłoby to bardzo pożyteczne. Kury łażą. Stryszek zawalony już jakimi gratami. Proszę nie patrzeć. I zwierzątka tu pewnie sobie żyją.
Jak wiatr ustał. Okej. Wieczorem będziemy patrzyli, jak wygląda sytuacja z tymi obiektami na niebie. Mam nadzieję, że nam się uda porobić jakieś fajne zdjęcia. I jeszcze poczytamy, o co to może chodzić. Bo to byłoby bardzo dziwne, gdyby nagle pojawiły się jakieś obiekty na niebie. Latające, poruszające się. O, jest i wiewiórka. Ale jej nie widać. O, zaczyna wiać. Nadjechał i profesor. Kochani, dzisiaj jest pięknie, więc ci, co siedzą w domu, niech czytają. Niech się bawią z dziećmi. Ci, co muszą iść do pracy, niech nie pracują za dużo, niech nic nie łapią. Po drodze unikają spotkań. Tak na wszelki wypadek. Trzymajcie się. Pa, pa.